W poprzednim odcinku wraz z zajęciem Owary przyszedł czas na Mikawę. Najpierw nieprzyjaciel spróbował swoich sił desantując żołnierzy, ale ci zostali prędko rozbici. Jednak jeszcze na straży stał oddział Nagaoki. Tym razem wróg miał szogunowską gwardię piechoty, ale Noyan Sashi zgromadził dwukrotnie liczniejsze wojsko i nie dając szans pokona przeciwnika. Po miesiącu zajął Mikawę. Na północy otworem stały prowincje Noto i Echu. Tamtejszy garnizon był bardzo niewielki w obliczu sił inwazyjnych Sagi. Natomiast w centrum Neptykato dysponował jedynie jedną armią, ale to i tak wystarczyło do zajęcia Shinano Południowego. Kolejnym celem było Shinano Północne. Na drodze do miasta czekały wojska Nagaoki, które mimo przewagi ilościowej zostały rozgromione. Wielki generał zdecydował się uformować dwa kolejne duże oddziały do wsparcia centralnych podbojów. Skarbiec Republiki generował już ponad 60 tysięcy koku na miesiąc, zatem kolejne wydatki na militaria nie były kłopotem. Halo, halo, dzień dobry Państwu, cześć, ja jest generał Noyan Sashi Neptykato, a to jest kolejny odcineczek z kampanii Sagą na legendarnym Zmierzchu Samurajów. Agenci swoje zadania zrobili, tutaj się udało generał wroga na szczęście oczarować, zatem teraz czas armię rozbić, no i sympatycznie. Kilka bitew na dzień dobry możemy sobie dać na automacie, żeby wroga skansować. Do tych kolesi niefortunnie nie dojdę, szkoda wielka, ale no cóż, jakoś tam dam radę i tak kminie, którą armię gdzie wysłać. Myślę, że ten może pójść sobie tutaj śmiało, zaś te ziomeczki z Totomi udadzą się, oczywiście, żeby nie zapomnieć o naszych wspaniałych zamorskich weteranach, to ich sobie też bierzemy, tylko najpierw pójdźmy pod Gospodarę. Chcę do tych 100 tysięcy dobić, to jest ilość sympatyczna. Myślę, że to będzie stanowił taki kamień milowy w naszej kampanii. Jak już przekroczymy tą sumę, to będzie epicko. Dobra, tutaj celem jest Shinano Północne, niebronione na szczęście, a dosyć bogate, cudownie, automatyczna rozgrywyczka, pokojowa okupacja, to widzę, że nadciągają wrogie armii, jeden jest dosyć blisko. To pytanie teraz, co zrobimy naszym zabójcom, czy ich sabotujemy, czy jednak zajmiemy się kasowaniem gejszy. Myślę, że możemy sobie ich sabotować i od razu jednego z agentów wyślę na południe, bo tutaj jest naprawdę bardzo w tej sytuacji wskazany. Wy się cofnijcie do Echu i w Echu mamy jak na razie taką sytuację, czyli troszkę się niepokoją, nie jakoś drastycznie, ale coś tam widać, że jest u nich problem. Tu możemy sobie dać na razie 4 takie oddziały, proszę bardzo, i was wysłamy do tego miasteczka, a ta armia elegancka, meksykańska, w ogóle, kurde, pomyliłem lekko kolejność, powinienem najpierw, no właśnie, tą armię do miasta dać, wtedy mógłbym dalej podbiec, ale no niestety, zróbmy tak. Dobrze, to ciebie nie ruszam, ty się musisz, mistrzu Jedi, zregenerować na pewno. No i tak, już go sabotowałem. Okej, jak tam wsparcie? Tutaj mamy zwykłe takie oddziały w Buzen. Widzę, że już możemy się go pozbyć, tylko nie wiem, czy nie mam zadowolenia na skutek zimy, tudzież wiosny. Nie, już po prostu przekroczyłem. Aha, okej, ale dalej tego nie ruszajmy. Myślę, że dzisiaj musimy minimum 4 tury rozegrać, bo mi bardzo mocno, ale to naprawdę bardzo zależy na, no, tych w przekroczeniu 100 tysięcy. Dobra, to mi damy kolejnych 4 ziomali. Może w ogóle widzieć, że weterana sobie schować. Ciekawie, ciekawie, ale weteran na razie poczeka. To zobaczmy, gdzie mogę jakąś elegancką budowę zarządzić. Tu możemy mieć fabrykę, pięknie. W Omi się wszystko rozwija. Tutaj tak samo fabryka niech już się tworzy. No, jak będziemy już mieli naprawdę taką nadwyżkę potężną, to będziemy ulepszać sobie miasta dla kolejnego slotu budowy. Bo to zawsze albo kasa, albo bonusowe zadowolenie. Tak na zaś. Więc jeśli uda nam się to ulepszyć, to na pewno lipy nie będzie. Dobra, tu chyba wszystko załatwione. Sprawdźmy teraz północ. W Hidzie, o, możemy sobie to zrobić elegancko. Tutaj naprawmy koniecznie port. Prowincja Noto maksymalnie się rozwija. W Kadze możemy teraz pójść pod tą celność i to nam da centrum wermukowe, na co bardzo czekam. Pięknie, bardzo pięknie. Zrobimy na tango. Szkoda, że nie mogę jakoś, nie wiem, sobie przefiltrować, by mi pokazało osadę, gdzie mam możliwość rozwinięcia budynków, nie tych głównych, czyli nie miasta, ani twierdzy, tylko dodatkowych, jakie zajmują sloty budowy. No to byłoby o wiele wygodniejsze, ale cóż, niech będzie, jest jak jest. Oficjalnie, drodzy Państwo, kampania z Polski została zakończona. No i na dniach sobie zaczniemy rozgryweczkę potężną Gruzją. I Gruzją będziemy cykać.
na oczywiście Medieval Kingdoms. Dobra, zróbmy to, jakoś to potem wykminię. W Yamashiro możemy też sobie to śmiało ulepszyć. Omi to nie, bo tu jest za dużo slotów. Tu mi dawaj duże miasto. I ostatnie parę osad. Ładnie, ładnie. Sprawa załatwiona. Jeszcze armię do końca sprawdźmy, może niektóre się mogą ruszyć. To nie mogą. Oj, tu pięknie, zobaczcie, bo ci koledzy z północy ruszą na Echigo, a was mogę wycofać na południe w kierunku Kozuke. Pięknie, pięknie. I to brzmi jak dobry pomysł. Tu jeszcze musimy niestety zostać, bo tutaj tworzymy sobie... Aha, też centrum rabunkowe. Rozumiem, rozumiem. No i niepokoi się nasza stolica... Nie, przepraszam, obok naszej stolicy miasteczko. Nie, że to w ogóle jest zupełnie inna mieścina. Nie boję się, Satsuma, nasze dawne centrum werbunkowe. Szkoda, ale cóż, Shinano zaś możemy sobie podatki włączyć. I zakończmy turę. 76 koła. Nie wiem, ile dawało ta Satsuma w południowym zachodzie, ale łącznie, no myślę, że no 80 tysięcy nie będę w stanie ogarnąć. Nie, broń się, kolego, broń się. Dobrze, obronił się. Dalej 4 gwiazdki ma generał, czyli żyje. Doskonale. W ogóle dzisiaj jest cudowny dzień, naprawdę. 26 stopni. Oj, ładna pogoda. Mega sympatyczna. Idealna na nową serię z Medieval Kingdoms. Tylko nad jedną rzeczą się troszkę zastanawiam, bo wiele osób narzeka na inwazję mongolską, że podobno jest totalnie słaba i naprawdę sama ulega destrukcji. Szkoda, bo wcześniej też był z tym problem, ale jako tako niekiedy to wychodziło, a teraz podobno jest gorzej. Chyba, że to nie wiem, te osoby coś źle zainstalowały. Zobaczymy na pewno. I Echu zostało... Czekaj, Echu jesteś na północnym wschodzie ostrzelany. Okej, to nas nie interesuje. Niepokoje w tym Shinano. Dobra, zrób tak, taki myk, zrób represję, zrób też od razu fabrykę. I tutaj się troszkę, przyznam, nie przyjrzałem, co się wydarzyło, chyba się cofnęli. Ja sobie ich teraz sabotuję na pewno. Dobra. Sabotowani i od razu możemy ich zaatakować. Ajajaj, motyla noga! Brakło zasięgu. No nic, wyjdziemy sobie samym generałem, żeby tylko ich dobić. To będzie dla nas arcyistotne. Generał ma 5 gwiazdek, ma też, widzę, że punkcik, ale to jest... A nie, on awansował tak normalnie. Ej, to zapomniałem naszego generała wykorzystać. O, no to patrzcie, co byłoby dobre. Na pewno, uwaga, to jest raczej dla nas useless, z celność, znaczy się amunicja koniecznie. Myślę, że to też jest bardzo wskazane i kolejną opcją będzie najprawdopodobniej to, żeby, no w late game, żeby na kolejnym poziomie mieć już sloty na te najlepsze umiejętności. Czyli tak, masz mieć to, generale, idziesz ich tutaj dobić, dawaj, automacisz, kasacja, wyraźna wygrana. Cudownie, wraca sobie do swoich podopiecznych. Tu na pewno musimy go sabotować. To jest armia, całe szczęście, bez generała. O, i się udało, bardzo ładnie. I stąd już nie ma potrzeby iść na północ. Dobra, to możemy ciebie napaść. Myślę, że masz artylerię. To nie, dam na automacie. Nie chcę mi się, wiecie, za nim ganiać, żeby go sprowokować. To jest już dosyć męczące. A gdyby ta armia była jakaś ciekawsza, to wtedy można by pomyśleć. W tej sytuacji myślę, że nie do końca jest to opłacalne. No, armię zdekoncentruj, ale kurde nam wychodzi. A tu co, masz artylerię, kolego? Tutaj artylerię też masz. Dobra, no to wyraźna wygrana. Bierzemy sobie to. Rok jest 1873. Nice. Dosyć późny. I to jest poziom 5. To bierzemy to samo, co wcześniej. Kolejny generał, tak, dobrze rozwinięty. Gejsze moje, moi wspaniale gejsi. Idźcie teraz zrobić zwiad. I tu mamy Aizu. O! Proszę, proszę, jeszcze inny klan. A to jest port uszkodzony? Nie, po prostu się pracuje, tak, pracuje, więc jak najbardziej widać tą parę. Tam się dużo dzieje. Dobra, ty pędzisz od tej strony oczywiście i na północ mamy dwie bitewencje. No to na pewno po pierwsze. Musimy sobie gejszą. Czy ja mogę w ogóle ciebie, kolego, mógłbym cię przekawać? A ty masz poziom, który pierwszy, no to trochę taki skromny. To najpierw zatrzymajmy sobie tego ziomala, Matsumae. O, i to brzmi jak fajna bitwa do rozegrania. I to z tym panem generałem, myślę, że idealnie możemy, bo to w ogóle był generał, ale coś go nie ma. Możemy sobie to stoczyć. Pięknie, dowodzenie dużą armią nie jest konieczne. Zaczynamy, trzeba się dobrze ustawić. Mapa jest taka specyficzna, no bo są górki. Przez to, że on nie ma artylerii, to dla niego się wydaje lepsza, bo szybciej na nią wejdzie. Ale w zasadzie wbicie na ten szczyt na pewno uda nam się zrobić szybciej niż... Mimo wszystko, że mamy artylerię, czyli jednostki bardzo spowolnione, niż jemu dojście tutaj, bo no co, najpierw się musi wspiąć, potem musi zbiec, a potem znowu się wspiąć na jeszcze wyższy szczyt. Nie, no deszczu, nie, podziękuję. I mapa jest okej. Dobra, jest Gites, no to się tutaj ładujemy. Wydaje mi się, że już kiedyś grałem na tej mapie.
jakąś bitwę. Okej, tak to rozwiążmy. Wszystkich, całą naszą pilotę gdzieś tak. I cała armia wędruje do przodu. Wyszedł podobno jakiś młodzież do Szoguna. Tam jedna osoba w komentarzu napisała, czy się podejmę wyzwania z zagrania na legendarnym. Też na moim Discordzie parę osób o tym pisało. Powiem tak, ludziska, zobaczymy. Jeszcze nie miałem czasu się nim zająć, ale myślę, że chciałbym go tam zerknąć, bo to może być coś ciekawego. Moje pytanie, czy nam się tutaj uda doprowadzić gatlingi? Bo jeśli on tak będzie nas biegł, no to będziemy musieli chyba się ograniczyć do piechoty. I raczej się ograniczymy do piechoty. Dobra, panowie, biegnijcie. Bo jest mało czasu, za mało niefortunnie. Wam wiele nie brakuje, żeby to miało ręce i nogi. To spróbujmy się ustawić jakoś tak. No i może siądzie. Z tyłu pana generała. No i tak, tutaj teren nie jest najlepszy, ale mógł być zawsze gorszy, nie ma lipy. Tak się ustawmy, biegiem. Już wam przełączam tryb na ostrzał. I chyba zdążymy się przygotować dobrze do nadjechania jego konnicy. To jest Jarki, no mocna jazda, ale no musi podjechać. Oj, na luzie. Drodzy państwo, na spokojnie. Generał Noyan Sashi ten problem także będzie w stanie rozwiązać. A uwaga, ostrzał z przyklęku. Artyleria już gotowa. To jeszcze ostatnio dochodzi. No i przestawmy się. Zaczynamy ostrzał. No troszkę koślawo, wiem, widzę, mogą być bliżej, ale w porządku. Jak będą uciekali, to zawsze na wzgórze, gdy dojdziemy. Sama piechota by tutaj wystarczyła tak naprawdę, no bo co, on wysyła piechotę poborową na nas, a my mamy elitarną, przetrenowaną, z prawie maksymalną celnością. Zobaczcie. Dawaj zbliżenie. Sobie miałem ostatnio okazję obejrzeć znowu samuraja z babcią i przyznam, że no klimacik, kurde, jest potężny. Uuu, ale mu ta szarża weszła ładnie, ty. Dobra, to chwila, trzeba się lekko przestawić, bo tu jest niebezpiecznie. Tu też dojadą, czy nie? No, wyjątkowo sobie flank nie zabezpieczyłem. Kolejny oddział jazdy. I pytanie, czy to będzie, no to będzie dla nas niestety skutkowało negatywnie, ale tutaj oni są wstrząśnięci, kurde. Nawet jazda nie jest w stanie nic nam zrobić. Tak, co jesteśmy mocni w zwarciu, że jazda sobie radzi, zobaczcie, bez żadnego problemu. No i gatlingi strzelają? No chyba nie do końca, chociaż pokazuje, że niektóre czasem się aktywują. Dobra. W porządku. Ej, serio, ta piechota jest naprawdę mocna, ta nasza. Zobaczcie, ich tutaj zginęło ilu? 40. A skonfrontowali się z pełną jednostką. Wow. A ja też tak kminię, że przydałoby się kiedyś wcielić troszeczkę Shogitai do armii, bo z tego co widziałem, jak to wygląda, kiedy się nimi gra, to naprawdę oni są mocni, ale nie do końca wiem, jakbym był w stanie ich wykorzystać, bo no wiadomo, że po prostu na tyłach, żeby jednostki, które się przebiją, zostały posiekane. Oj, to możemy wyjść z bitwy, bo teraz ostrzał będzie bolesny. Zdecydowane zwycięstwo, doskonale. Jak się oponent przegrupuje, to go dorwiemy. No, nie przetrwa. O, i przy okazji znowu sobie przypomnę, czy jestem w stanie rozbić wrogą armię, kiedy nawet przeżyje dużo ludzi, jeśli ona była sabotowana. Ona może dalej uciec. Dobra, rozumiem. Skoro może, to w porządku. I są pobijani, no także musimy jeszcze podejść gdzieś tutaj. Niech tak będzie. Tu jest zamorski weteran, no to sobie po kolei ich kasujmy. A więc ty, koleżko, do piachu. Pierwsza rzecz, dobrze. Ty, gejszo, postaraj się jego oczarować. Będziemy sobie nowego ninja... O, nie udało się? Przy takiej szansie wysokiej? Naprawdę? Ludzie! Jakie skamisko potężne. No i teraz, jeśli go nie uda się zabotować, to napadniemy. Dobra, udało się. To kto będzie groźniejszy? Ja myślę, że wolę sobie tego pana złapać. No właśnie. I tam widziałem na wybrzeżu pancernik grasował. Niedobrze, bardzo niedobrze. Sprawdźmy naszych pięknych agentów. Gejszo, weź go zatrzymaj w sumie, dobra? Bo on z tego mostu już nie mógł zbiec. Ta gejsza jest w Nagasaki, a ona się zrespiła. O to nie, to ja jej za bardzo nie potrzebuję, tylko pewnie też boostuje trochę zadowolenie w stolicy. O jeden punkt, to nie jest aż tak dużo. Tu podatki są włączone, więc nie musi jej tu być absolutnie. Sprawdźmy nasze prowincje. Zróbmy taki wielki test od góry do dołu. No, ale przyznam, że już skurczę w jakieś tyle stopni. To jest gorąco, to... Oj, podczas nagrywania nie ma takiego komfortu. Myślę, że no idealną porą roku do nagrywania na YouTubku, no jest zima. Jak się ma ogrzewanie, nie wiem, w bloku, czyli można włączyć kiedy się chce, to zima jest gitem. Jak się mieszka w domku, to troszkę jest inna sytuacja. Wiem, bo mieszkałem, no i tam raczej samemu się to ustala, kiedy się włącza piec. Są to dodatkowe koszta, a tak gdy to macie na przykład stale w czynsze, to... Nie ma co się oszczędzać, jedziecie normalnie na pełnej z ogrzewankiem i jest super. No też pranie szybko schnie, a w lato to jednak, no jak się nie ma balkonu, pozdro ja, to trochę,
trochę nie jest zbyt sympatycznie. Dobra, teraz patrzę prowincję i gdzie mogę coś zrobić? W Tanbie, widzisz, że mam kolejny slot, ale to już jest taki bardzo wysoki, to nie. W Tango możemy to wybudować. Nie wiem, czy to mi w ogóle coś daje ulepszenie osady. To mi daje troszkę kasy? Tak, daje podatki. Ej, no to jest jak najbardziej opłacalne. To sprawmy, żeby w każdej prowincji było to na poziomie takim, gdzie są trzy sloty budowy. Dawaj, rozwijaj, tu się niepokoją trochę, ale w porządku, włączymy podatki i potem zrobię w tym miejscu budynek pod zadowolenie, budynek pod wpływy, no i się na pewno to ogarnie. Tu mi dawaj jeszcze kolejnych, zwerbuj mi, no właśnie, gdzie oni są, zwerbuj mi kolejnych czterech pacjentów, was to ładujemy już od razu do stacji, no i lecimy sobie, czekaj, gdzie ja mi teraz muszę lecieć, pytanie. Na północ armia gotowa, druga armia gotowa, jest Gites. Na południu mamy dwie armie, w porządku. I tu mamy jedną na środku. Ja myślę, że bym to wysłał na środek. A skoro tak, to pokaż mi. Na środek mamy niby tu i tu będzie najszybciej. Dobra, no to lecimy sobie od razu pod to miejsce, do Yamato. A za jakiś czas dotrzemy. A teraz, uwaga, koniec tury. Nigdzie się jakoś drastycznie nie buntują. Tutaj muszą podatki być włączone. A jak ma się sytuacja w Satsumie? W Satsumie już praktycznie jest stabilnie i mamy prawie 80 tysięcy. Dobrze, cudownie. Jesteśmy już bardzo bliscy od odcięcia Nagaoki od morza. Traktaty nierównoprawne. U, jak to brzmi. Generał wróci do zdrowia, fantastycznie. Próba odwróceniowej garnizonu na szczęście nie wyszło. No i co to jest za evencik? Jestem ciekawy. Niepokojnie narastają, zaraz zobaczymy. I uwaga! Muszę z tobą mówić, mój panie! Niesprawiedliwe umowy handlowe zawarte z mocarstwami Zachodu poważnie zaszkodziły naszej gospodarce. Ludzie trudzą się o coś tam. Jakiż smutny stan rzeczy. Wezwiemy ludzi z Zachodu, aby naprawili sytuację. Udając się do nich, w tej chwili zaryzykujemy pogorszenie ważnych, długoterminowych stosunków. Czyli możemy mieć lipę z handlem. Wiecie co? Zagadajmy, to jest tylko, wiadomo, rozmowa. Myślę, że jak się obrażą, to będą kretynami. Nie powinni się obrazić. I to jest generał 6 gwiazdek. U, dobra, idziesz sobie tam. Geishof, możesz sobie biec dalej, bo pewnie potem, jak wcieli ją do armii, to zapomnę jej wyjąć i gdzieś w kolejach się zatrzyma. Będzie problem, dlatego, no, tu to jednak niech idzie oddzielnie. O, i koleje dotrą. Dobra, bo to są tak naprawdę działa na dwie armie, tak? Tak, to są już na dwie armie działa. No to ja myślę, że możemy środkiem to śmiało władować. I potrzebuję do takiej jednej armii, gdzie mam 6 jednostek artylerii. To liczyłem, że 13 piechoty. Czyli mamy tak, 4. Więc to jeszcze 9 jest potrzebne. Uwaga. 5, 6, 7, 8, 9. Jedna armia. Plus 3 to jeszcze 6 oddziałów i armie będą gotowe. Dobra, no to możemy, ja myślę, że zrobić kolejne tyle. No i zaraz ruszamy. Już nimi teraz wyjdę od razu i przygotuję ich trochę dalej. Cudownie, cudownie. Doskonale, drodzy państwo, doskonale. To w ogóle ja się boję, że jak go sabotuję, to właśnie tego będzie punktów ruchu. Żeby go, zasłonimy sobie przejście. Chociaż nie, widzisz, od boku to nie ma tragedii. No to ninja, stójcie. I tu jest wasza, no tu musicie czekać. Teraz tak, jedna gejsza może iść dołem. Tą gejszę wyślemy sobie na pewno na północ. I szynale północnej jest trochę wzburzone. Wybuszmy te budynki, jakie powodują niesnaski. Tą gejszę gorszą też wywalmy. Się nam na pewno nie przyda. No i pokaż mi tak, możemy napaść na Kai na pewno. I widzę, że w Kai jest dosyć ciekawa sytuacja. A dobra, dawaj mi na Kai. Sabotujmy tych kolesi. Nie ma ich tutaj mało, ale dam radę. I idziemy. W ogóle widzę, że mogę ich już napaść od razu teraz. Oj, to szkoda, że tych nie zopałem. W ogóle jak oni przyjmą bitwę, to byłaby zarąbista duża potyczka. Spróbujmy, dobra? Zobaczmy, bo wtedy ich rozbiję od razu i będzie elegancko. I oni, oj, cykają się. A nie, dobra, tego złapiemy. No i daj mi to, rozgramy sobie ręcznie. Oponenci weszli w zasięg, ostro się rozpoczął. Tam widzę, że chyba trafienie dosyć celne, prawda? Tak jest, dostała jego kawaleria generalska. Niezwykła Yariki. Dobra, wsparcie gdzieś szło stąd. Wziąłem, że tam jedna jednostka była, ale coś ich za dużo nie widzę. Nie wiem, czy przypadkiem to nie było oddział z głównej armii, a posiłki dochodzą faktycznie od tyłu. Zobaczymy. Co do ustawienia się, taka typowa, wiecie, prowizorka, jak zresztą zwykle. Te mapy, te bitwy z taką armią naprawdę są banalne. Nie trzeba się jakoś mega skupiać, choć chociaż przydałoby się. Mam parę bitew, które dostałem od widza, jakie są ciężkie do rozegrania. I to są takie bitwy do nagrania filmu z kategorii, że staram się je ratować i no, gram sobie poza kamerą tak długo, aż znajdę na nie patent i potem wam go pokazuję. Zobaczymy, czy do tego w końcu podejdę, bo już troszkę czasu mam. Już troszkę czasu mam te save'y i jak na razie odpaliłem je, próbowałem pograć. Było to zanim zacząłem kampanię. No i wam powiem, że no nie dałam rady. Czy to się zmieni? Zobaczymy, czy mi się uda. Ale nie gwarantuję, tylko taka luźna sugestia. Takie bitwy naprawdę są bardzo wartościowe, ponieważ dzięki nim można się wręcz
użyję słowa drastycznie, nauczyć gry, nauczyć mikro, co no trochę u Nojanusa, Nojan Saszygo, przepraszam bardzo, leży. No, witamy konnicę. Siemano kolano, witamy kolejną konnicę. Podwójnie siemano kolano, tutaj są strzelcy wyborowi. No i rzeź! Ta zadyma jest super, to mi się tak podoba, naprawdę. W ogóle dojdą do gatlingów? Nie, no chyba nie dojdą, co nie? Nie dojdą ludziska, po prostu rozstawieni, straty minimalne. Gunbatte sobie odpalamy, ojcofnij się generale, bo widzę, że jesteś no, między armatami. Trochę tak niebezpiecznie, że się ulokował, co? Trochę powiem, że bardzo niebezpiecznie. I chyba to jest po wszystkim, chociaż jeszcze ktoś tam się trzyma. Pewnie to są to takie statystyki załamani, czyli że mogą wrócić, ale nie muszą. No, chwilę prawdy. I wypełniło się, chyba nie wrócą. Czyżby? Zwycięstwo? Koniec bitwy? A co to są? W ogóle to są armaty? A ty masz jednak te armaty, kolego. A, no dobra. Skoro masz je, to pozwolę sobie wjechać bokiem i ciebie od razu dorwę. Zaryzykuję robiąc to generałem, ale w porządku. Zobaczmy od razu, jak tam zapiota. Kto zrobi najwięcej? Na miejscu oddziału w centrum, tam nawet jeden prawie 400 zarąbał. Artyleria nie jakoś mega dużo. Gatlingi, jedna jednostka 322. Ojojoj. Dobra, ale złamali się. Na jego widok, patrzcie, zbliżył się i kurde spańkowali. Cudownie, bardzo cudownie. Jeszcze mają jedną armię. I od razu lecimy dalej z ofensywą. Czekam na wsparcie. No kiedy posiłki dotrą, to naprawdę już wtedy będzie... Już teraz jest z górki, a wtedy to będzie, drodzy państwo, z Mount Everest, że tak dodam. I zdołał się ten pacjent, no, uciec. Niestety, szkoda, bo to jest generał czterogwiazdkowy, to jest w ogóle daimyo. A, to jest daimyo i tylko on przetrwał. Ajajaj! Dobra, upolujemy go na pewno niebawem. Teraz pokaż mi agentów naszych. No i sabotuj mi po pierwsze tego kolesia. Nie może uciec. Uwaga, armia odwrócona cudownie. Dorwimy sobie gościa od razu. I akurat fajnie, że ten generał atakuje, bo ma 3 gwiazdki, więc jest to idealna okazja na to, żeby awansował. Pięknie. W noto mamy plus 1, czyli tu już się nie buntują. W tym miejscu też się za bardzo nie buntują, ale jeszcze ich tu za bardzo nie ruszamy. No i co? Mamy tych panów z Matsumae. No to dawaj, kurde, po Matsumae. Lecimy dalej na tę prowincję, która nie wiem, czy nie była stolicą przypadkiem klanu Yusugi w podstawce. Echigo? Echigo? Czy to było Yuzen? Uzen? Chyba Echigo było stolicą z Yusugi. No, frakcja według mnie najtrudniejsza, naprawdę. Jeśli ktoś w podstawce jest w stanie na legendarnym im wygrać, to szacunek. Będę chciał kiedyś do tego podejść, ale to też jest taka luźna jeszcze propozycja. Zobaczymy. Najpierw wypadałoby jeszcze może jakimkolwiek innym klanem zrealizować no, kampanię na legendarnym, chociaż już w sumie co? Udało mi się wygrać Takedom w niecałe 100 tury, to była naprawdę dobra kampania, gdzie błędów za bardzo nie popełniałem, tak mi się wydaje, bo ono szło serio dobrze. Grałem oczywiście Chosoka B, grałem Otomo, grałem Mori, grałem chyba Ikoiki i w końcu nie pamiętam, czy ja tymi Ikoiki wygrałem, czy dostałem łomot. Wiem, że na pewno kiedyś dostałem łomot, to na 100%, ale nie wiem, czy nie było drugiego podejścia i to drugie podejście nie było lepsze. Jak ktoś pamięta, może dać mi znać, bo serio jestem aż ciekawy, jak to tam wyglądało. Dobra, to w ogóle miałem policzyć, czyli poczekaj. Ile ich tu mamy? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobra, 12 plus 4 tutaj. Jeszcze mamy tych kolesi. No to 18 łącznie, a potrzebuję mieć ich ilu? Potrzebuję 26, to jeszcze 8 potrzeba, czyli no dwie tury idealnie. Dobra, chyba dobrze policzyłem, chociaż coś mi się wydaje, że lekko mi się to nie zgadza z tym, co było wcześniej, ale zobaczymy. 60 koła, ładnie, dużo kaski, pokaż mi teraz budowę, co? Tu widzę, że Bizen, no piękna prowincja, przepiękna, rozbudowana doskonale. Jak tam Totomi nowo zdobyte, jest stabilne. Tu możemy oczywiście pójść pod rozwój budynku z gejszą. Tu idziemy pod coś takiego w Owarii, no to potem werbunek tutaj powstaje, jakby nie było to centrum werbunkowe. Trzeba to dobrze rozwinąć, żeby nie było lipy. To ulepszmy w Echu, okej. Dawaj co? Dawaj kolejny poziom. No to też musimy rozwinąć. Kaga idzie do góry. Fantastycznie. Wakasa jest na poziomie takim, że też ulepszamy. Tango się zająłem na pewno. Setsu jest ok, Harima. O, do góry idzie. I pokaż mi prowincje wyspiarskie. No tu widzę, że są braki na pewno. A, te prowincje są akurat bogate. No, nasza wyspa Shikoku to jest nasz taki troszeczkę bank, skarbiec. Coś w tym stylu, coś takiego. I tak, mam Echigo. Potem jeszcze mają to Uzen, czy nie, Uzen już należy do innej frakcji. Ej, no nie mów, że robiąc to, odetniemy całkowicie dostęp do morza na Gaoce.
No kurczę, jeśli tak, to naprawdę będę bardzo ucieszony. No i ktoś jest ranny. Ajdź, armia ulga sabotażowi tutaj. Motylonoga. Garnizon odwrócony tu, spoko, to jest nieistotne. A kto jest ranny? Rany odniósł chyba pan ninja, ewentualnie pan zamorski weteran z tej armii. Ktoś z nich na 100%. Dobra, to teraz tak. Na pewno ty, kolego, masz napaść osadę i osadę sobie zdobędziesz. Lekko mi mikrofon przesłania. Jest środek ekranu, muszę sobie go dać minimalnie niżej, ale w sumie tak najlepiej mnie słychać, więc no, już może nie będę wymyślał. Tego pana proszę mi oczarować, pięknie, jaką masz rangę, poziom malutki, ale dobra, coś tam masz. To teraz tak, droga do góry jest jedna, tędy, nie da się północy mieć tymi lasami, czy się da, bo to jakoś widzę, że ej, jest ścieżka. To może jest taka możliwość? Ciekawe, malutkie straty, okupacja pokojowa i da się, i nawet widzę, że górą jest szybciej. Nice, to tak, działo bitki mi usunąć, to możemy już pozostawić na takim poziomie jak jest i najpierw tą armię. O kurde, nieudane, serio? Naprawdę nieudane przy takim procencie wysokim. No motyla noga, ludzie, szkoda, bo tak mi teraz ucieknie. Może jednak nie uciekniesz, co? Uciekniesz, no nic, ja sobie dorwę najpierw Kai, w pierwszej kolejności potem się zajmiemy złapaniem tych dziadów. Ale teraz jeszcze odbierzmy im osadę, odbierzmy im to, co pragnę, żeby było nasze. Odebrane, teraz tak, gejszo, proszę cię, zrób to tak, żebyś mi tylko nie blokowała armii, błagam cię. No i, no kurwica jasna. Fako! Nie, dobra, już chciałem zarąbać, ale się, no, nie, to nie jest zbyt dobre. Ja pizgawica jestem, no wcześniej się tak ustawiłem i nie blokował tej armii, a teraz? No teraz musiała zblokować. Dobra. Nic, lekki fail, jest jaki jest, bywa, no Janus lubi przetrylować czasami, zdarza się i tak, no co, jeszcze was muszę tu doładować i no kolejnych czterech i to tyle, i to tyle, i na tym werbunek zakończymy sobie. Dobrze, w Hizen, wbijasz generale do środka, ruszaj dalej, Geisho, ciebie wysyłam szybciutko do stacji kolei naszej o tutejszej i nie, ta armia nie jest sabotowana. Myślałem, a czemu tak myślałem? Nie wiem, ale wie, a, garnizon dostał sabotaż, dobra. I tu jest jakiś też ninja. Czy cię mogę sabotować, chłopie? Masz poziom pierwszy i prawdopodobnie nie mogę. Mogę, o dziwo. A, bo to ten ninja, którego tu przejąłem, chyba on dostał łomot, co nie? Tak, bo on był pierwszy poziomowy. W porządku, to myślałem, że ktoś inny oberwał, na szczęście tylko on. No to jest dobrze, jest bardzo dobrze. Ekipa, idziesz tam, wojować, idź szybciutko. Te generale, no żeś zaliczył super faila, więc nawet o tobie nie mówię. Ninja się nie rusza, bo nie ma miejsca, Geisha też się nie rusza. Ile tu zostało? Jedna tura. Zapamiętajcie ten moment, mam obecnie 82 tysiące. Jeszcze wydamy w tej turze kasę. Tu się w ogóle buntują, no trochę tak, ale nie ma tragedii. Tu musimy teraz coś zrobić, bo właśnie teraz bym zapomniał. Motyla noga, dawaj to, od razu ulepszaj. Tego ulepszać nie będziemy. Tu możemy sobie też rozbudować w Echigo, natomiast nie inaczej. Sytuacja ta sama, powtarzamy ją. Chyba, że to oni dostali ten sabotaż. Już nawet nie pamiętam, kto kurde go otrzymał. Ale mamy z włączonymi podatkami wszędzie 84 tysiące, ponad, prawie 85. No to jest konkretna suma, serio, to jest już taki konkrecik dosyć sympatyczny. Dobra, czy to jeszcze coś jest nieulepszone? Twierdz chyba nie robimy, bo to mi daje represję. W sumie będzie można robić te twierdze. A dobra, kurde, niech będą, róbmy je. Niech się robią, maksymalnie ulepszmy wszystko, co tylko jestem w stanie i będzie bardzo dobrze dzięki temu. Dobra, tu wszystko jest zrobione, tu możemy sobie i to zrobić. Hizen, najpierw same miasto, w stolicy twierdzę i jeszcze w Higo na przykład. A, tu już jest to zrobione, tu tak samo, no to tutaj miasteczko. Koniec tury, no ciekawy jestem. Będzie 100 tysięcy, czy nie będzie? Jak myślicie, drodzy państwo? Ja myślę, że może być. Jozai. O proszę, jakie inne kolorki. To dobrze akurat, że wysłamy wsparcie do centrum. No bo tutaj ta jedna armia to jest za mało. Na tyle co ich idzie, to naprawdę za mało. I mamy... Ej, tak mało? Myślę, że to więcej na pieniędzy. Ale lipa. Skoda. Zamorski weteran awansuje. Generał wróci do zdrowia. Niepokoje w kilku miejscach. I teraz idziemy sobie w to. No pójdźmy, no pójdźmy. Lepsze koleje będą. Chciałbym dokończyć technologię cywilną. Dobra, teraz tak. Geisho, spieprzaj mi stąd i mnie nawet nie nerwuj. Tego pacjenta odwołaj stąd natychmiast i Surugę przejmujemy, ale jeszcze dojdzie wsparcie, żeby były mniejsze straty. Agenci od razu niech pójdą sobie dalej. Chociaż chyba jak ich skasuję, to mi się właśnie mgła wojny odkryje. To nie, to najpierw ich w ten sposób skasujmy. Boże, a myślałem, 94 zamożność, to jest... Myślałem, że nie wiem, tyle zadowolenia będzie, coś mi się pomyliło.
A tu są chyba kopalnie złota. Tak, tu jest złoto. No to doskonale. Ninja, masz go w zasięgu? Masz go w zasięgu. To postara się tego chłopa. A, jednak nie masz. No nic, no to się zbliż. Doń, zaraz się nim zajmiemy. A Geisho, będziesz w stanie go... No nie mogę go kliknąć. Nie, już oczarować tych kolesi nie jestem w stanie w ogóle. Dobra, skoro tak, na północy widzę, że jest niebezpiecznie. A, bo oni z tej strony podeszli. Okej, to najpierw tych kolesi. Dziawnijmy, skasujmy. Wyraźna wygrana. Pięknie. W Kai, no właśnie was mi to teraz będzie brakowało. No Skajmy się, że możemy wyjść na razie i wyłączyć podatki. Będzie dobrze? No, będzie jak najbardziej dobrze. Was wcielmy tutaj sobie. I którąś z Geish musimy koniecznie sabotować armię na północy. Nie wiem, którą jeszcze armię sabotuje, czy tą, która jest bliżej, czy tą, która jest dalej. Może tą bliższą. Zdekoncentruję armię, szansa nie jest taka wielka, ale spróbujmy. I to jest już armia tradycyjna, Shogitai, czyli coś takiego mocnego. Dobra, dobra, będziemy się z nimi naparzali. Niech zieloni uciekną. Zależy mi, żeby niebieskich unieruchomić. No i się udało. Niebiescy unieruchomieni. O kurde, szefie, to mam inny pomysł. Gościu, zjeżdżasz stąd całkowicie i proszę, spróbuj go czarować, proszę. Jest, udało się, jest! Jaki wysoki mam poziom! Ale za to musiał expa wlecieć dużo. Naprawdę. Uuu, jaki ładny kot, mówka. Piękny kot, cudowny. Dobra. No, z takim ninjom na pokładzie kolejnym to możemy się zabawić. Cudownie. Ty proszę zejść na razie na dół. A jeszcze mam ciebie, weteranie. No, w zasadzie, co by z tym teraz zrobić? Bo tu mamy to. Okej, czy jestem w stanie stąd w ogóle pójść z tego Echigo? Czy na razie czekamy na wsparcie? Może chwilę tu zostańmy, poczekajmy na posiłki, dobra? Poczekajmy, poczekajmy. Nie ma co się aż tak bardzo śpieszyć. To tylko wyjdzie nam na niekorzyść, a dla nas... Liczą się korzyści. No i zaraz się lekko zbuntują, bo się zrobią fabryki. No to niech ekipa jeszcze zostaje na pozycji. No i tych czterech ziomeczków tutaj już dochodzi i zaraz ruszamy tam. W Bizen poproszę zrobić sobie, no, ze dwie jednostki. Takie, żeby już na stałe zaprowadziły porządek i zadowolenie. W Owarii to na pewno byśmy generała, żeby on tą armię wstępnie eskortował. Tu w Kuzuga jest załatwione. No ten środek teraz troszkę taki się wydaje dosyć niebezpieczny. Jak tam? Minus 2. Fajnie, fajnie, czyli podatki dadzą radę chyba, tak? Tak, tutaj dadzą radę podatki. Dobra, Bizen zaraz się rozbuduje. No to zacznijmy od naszej wyspy ojczystej i tutaj najpierw wszystko poulepszajmy, a potem zajmiemy się całą resztą. Tylko najpierw to zróbmy, żeby było dobrze, prawda? Tak. Musi być dobrze. 44 tysiące. No to w Higo to już jest ok. To już jest ok. Tsukushi załatwione. Bungo 12 więcej. Dobra, to już jest chyba za dużo kosztuje. To nie. Wyspa Goto na pewno. Dawaj Wyspa Goto. Dawaj Tsushimkę. Oj, Ghost of Tsushima wychodzi na kompa w maju. Fajnie. Myślę, że prawdopodobnie byśmy chcieli ten tytuł ograć, bo ja na tę grę bardzo czekałem, a że nie mam konsoli, no to niestety nie mogę grać. Nie chciałem się bawić w żadne emulatory, bo pewnie na upartego dałby radę to zrobić. Ale no, jak wychodzi oficjalnie, to brzmi to jak dobry scenariusz, żeby sobie popykać. To wiem, że ta twierdza była droższa, ale już no to przymknijmy na razie oko. I Bizen, tu jest ok, tu jest ok. Fajny byłby jakiś achievement za 100 tysięcy zrobione. Znaczy, za 100 tysięcy czystego, może mi się zawsze myli. To jest, ludziska drodzy, dochód. To jest już dochód, to nie jest przygód, to jest dochód. Tak, dochód. No, w ogóle, ile zostało prowincji około? Ja jestem posiadaczem 55, wow! I mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na piętna. 6 na 7 na 8 na 19. Czyli łącznie mamy 74 w grze. W porządku. Nie jest to jakoś nie wiadomo jak dużo. Chyba sobie poradzimy prawdopodobnie. Przynajmniej mam taką nadzieję i ta gejsza też się została. Ale co, Nagaoka ma no dosłownie... No ile? Z 5 osób jeszcze mają, więc trochę posiadają. Ile ci desancik? O, tutaj, idealnie! No pewnie, kolego, desantuj się, zapraszam serdecznie, ja z wami się chętnie skonfrontuję. Tą blokadę morską wypadałoby przesunąć, ale no poczekamy z tym jeszcze. O, jesień, to zadowolenie będzie, tak? Czy to, nie, to na wiosnę chyba było zadowolenie. Na jesień jest lipa z kasą. Kurde. Jest lipa z kasą. Dobra, czyli co, ci sabotowani, to teraz proszę najpierw mi tego ziomeczka sabotuj. To jest bardzo ważne. Udało się, ninja, teraz spróbuj tego kolesia i sobie ich rozbijemy. I to jest, słuchajcie, scenariusz na fajną bitwę. Będziemy sobie chcieli najprawdopodobniej to stoczyć. Dobra, żeby ten gościu się nie mógł ruszyć później, to go też musimy schaltować. No to zostajemy na razie. Armię możemy jedną tak podesłać gdzieś w tym kierunku.
Dobrze. No i gejsze. Idziesz sobie od dołu. Ty możesz iść gdzieś bardziej tam. Panie ninjo, leć w tym kierunku. Tego chłopa sabotujmy. A to płynie taki, widzę, że dosącik malutki. No i też sama w sobie w armii nie jest super groźna, ale tu... odziął jego tygrysa. To jest taka chyba lepsza milicja, ale za to to... O kurde, i jeszcze ma agentów armii. Będzie z nimi ciekawa bitwa. Na pewno do stoczenia. Na 100%. Dobra, weteranie. Do piachu. Tak jest. Idziesz teraz tędy. Z Rugi, no możemy zostawić naszej granicy. Chyba mogę. Miasto same w sobie. Oj, nie ogranałem budynków. No właśnie, minus 12. Oj, nie mogę. To nie, nie. To drodzy państwo, jednak się cofniemy, bo widzę, że to była chyba stolica czyjaś. No, najprawdopodobniej tak. I tu raczej nic nie zrobimy. Z Sagami. O, to już szybciutko pójdzie. Czyli co? Agent zostaje tu jeden. Ten ninja. Ta ninja może sabotować z tych gości. Spróbuj. Mogę być co mnie ciekawi, czy jakbym teraz sabotował... A nie, bo to nie ma sensu. Ten garnizon, to czy oddział, które się na nowo pojawiły, by też były unieruchomione, ale przecież one się w momencie końca ich tury pojawiają, więc to już jest taki chyba ostateczny garnizon. Tak? Chyba tak. Kiedy gracz kończy... Nie, dopiero przy pojawieniu się kolejnej tury. A to nie wiem w sumie. Się jednostki aktualizują. Nie jestem do końca pewny, jak to by wyglądało. Dobra, to tak, tą armią tutaj zaraz będzie bitka. Was nie ruszam. Poproszę, żeby zrobić sobie save'a, zapomnieć i ciebie wysłać dalej. To też wiedziałem, że jakiś nasz agent chyba był gotowy do wymarszu. I ty, gejszo, dawaj tędy. No, przed tobą długa trasa. Nie wiem, czy to się samo zakolejkuje, czy na tyle, ile starczy punktów ruchu dojedzie. A potem będą się znowu. Nie mam bladego pojęcia. Ale wy, teraz się tu ładujecie. No i was chcę na pewno na środku, czyli... No w zasadzie to możemy nawet trochę dalej tam wysłać, co? Dawaj tam, kurde, lecisz normalnie. Przy okazji was też tam wysyłamy. Do kolei się troszeczkę cofnij, przyjacielu wspaniały. Jeszcze jeden agent się pojawił w Nagasaki. I to jest agent, no, dosyć ładnie wyszkolony. Dobra, drodzy państwo, zatem tu wam podziękuję serdecznie za uwagę. Czeka nas fajna bitewencja z Eiterną Piechotą. No, automat jest easy, ale no, rozegramy to ręcznie, żeby był fan. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, Discordzika, Twitch Streama i Instant Gaming. Na razie, trzymajcie się. Cześć!